Lekcja dwunasta. W szpitalu. Rok dwunasty. Ulicarni. Mama Waldka jest w szpitalu. Ma zapalenie wyrostka. Będzie miała zabieg. Waldek właśnie przyszedł do szpitala. O, jakie piękne kwiaty! Przyniosłem ci to, o co prosiłaś. Piżamy, szlafrok, kosmetyki. Dziękuję ci. Wiesz, synku, boję się tego zabiegu. Mamo, nie denerwuj się. To jest zabieg, który nie może się nie udać. Jak mam się nie denerwować? Czy ty wiesz, co się może zdarzyć? Mogę się nie wybudzić z narkozy. Przestań, co ty opowiadasz. O, dobrze, że pan tu jest, panie doktorze, proszę uspokoić moją mamę. Ona tak boi się tego zabiegu. Niech pani się nie denerwuje. To tylko rutynowy zabieg. Potrzebne nam będą badania. Kiedy będę miała robione te badania? Jutro rano. Pielęgniarka przyjdzie po panią. Na czczo? Tak, przed śniadaniem. A a kto będzie mnie operował? Ja będę panią operował. Moje nazwisko Chludzieński? Jestem chirurgiem. Naprawdę. Tak się cieszę. Już jestem spokojniejsza. Już się tak nie boję. Mamo, będę jutro po południu. Co ci przynieść? Przynieś mi discmena. Chciałabym posłuchać muzyki. I mojego ulubionego Bacha. Dobrze, przyniosę.